Witam na moim kanale o Australii zatytułowany Cuda Zachodniej Australii. Od 15 lat mieszkam w Zachodniej Australii. Mam na imię Kinga. Dzisiaj mam przyjemność zaprosić Was na film poświęcony niezwykłym skałom w Zachodniej Australii. Pinnacles to jedno z najbardziej fascynujących miejsc na świecie, będącym jednocześnie rezerwatem przyrody oraz cudem natury. Gdzie się znajduje Pinnacles? Jest to pustynia położona na terenie Parku Narodowego Nambung, 245 km na północ od Perth w zachodniej Australii. Pinnacles to angielskie słowo oznaczające wierzchołek, wieżyczkę. Jest piaszczystą pustynią, na której jest mnóstwo wapiennych formacji w kształcie zbliżonym do stożków. Są to pozostałości po drzewach, które kiedyś tutaj wyrastały. Pinnacles to jedno z najbardziej fascynujących miejsc na zachodnim wybrzeżu Australii. Jest to obszar chroniony, który charakteryzuje się niesamowitym krajobrazem, setkami tajemniczych, wapiennych kolumn wznoszących się na pustynne tereny. Pinnacles powstał około 30 tysięcy lat temu, gdy duny z piasku zasłoniły dawne lasy eukaliptusowe. W wyniku procesu erozyjnych skały zostały odsłonięte, tworząc unikalne formacje skalne, które możemy podziwiać do dzisiaj. Aborygeni, pierwotni mieszkańcy Australii, mają swoje przepowiednie związane z Pinnacles. Według jednej z nich formacje skalne to odbicie duchów zmarłych aborygenów, które wciąż spoczywają na tym obszarze. Inna legenda mówi natomiast o olbrzymach, którzy żyli na tym terenie i zostali zamienieni w kamienne figury przez mocne uderzenie błyskawicy. A jeszcze inna legenda aborygenów mówi, że każdy z tych stożków to wróg plemion zamienionych przez bogów w kamienne postumenty. No, tak jak wiecie, każdy kraj ma swoje historie i swoje legendy i w Australii mamy dokładnie to samo. Pinnacles znajduje się w zachodniej Australii ze względu na specyficzne warunki geologiczne i klimatyczne tego obszaru. W innych rejonach świata również występują podobne formacje skalne, na przykład w Stanach Zjednoczonych, w Chinach czy na Malcie. Wizyta w Pinnacles to niezwykłe doświadczenie, pozwalające na zrozumienie siły natury i historii tego unikalnego miejsca. Jeśli kiedyś będziesz miał okazję, koniecznie odwiedź to fascynujące miejsce i przekonaj się, jak wielkie cuda można stworzyć Matka Natura. Pinnacles jest to jedno z najbardziej fascynujących miejsc na zachodnim wybrzeżu. Jest to obszar chroniony, tak jak już mówiłam wcześniej, ale podam wam teraz takie informacje turystyczne. Najlepszym okresem do zwiedzania jest między wrześniem a październikiem. Ze względu na pogodę, już jest chłodniej, nie jest gorąco, jest to okres wiosenny, więc naprawdę te okresy są fajne wyjechać sobie i zwiedzić. Na pustynię można wyjechać samochodem. Jest twarde, zbite, piaszczyste podłoże, nie sprawia trudności w poruszaniu się. Wstęp kosztuje 17 dolarów australijskich. Ale od samochodu, a nie od osoby, więc w samochodzie może jechać 5 osób. Jak jest auto 7-osobowe, może jechać 7 dokładnie za tą samą kwotę. W pobliżu jest kilka parków przy Oceanie Indyjskim, gdzie są oczywiście parki, gdzie możecie spędzić cały dzień z rodziną i zrobić sobie później barbecue czy coś takiego, zwiedzić jeszcze inne parki wokoło Pinnacles. Ale jedno z głównych powodów, dla których warto odwiedzić Pinnacles, jest niezwykła atmosfera tego miejsca. Spacerując pośród stojących kolumn, można poczuć magię i tajemnicę tego niezwykłego krajobrazu. Dodatkowo widok o zachodzie słońca nad Pinnacles jest niezapomniany. Kolumny wówczas nabierają złotawego blasku, tworząc niezwykłe widowisko. Ponadto jest również idealnym miejscem dla miłośników natury i fotografii. Flora i fauna tego obszaru są unikalne i zaskakujące, a możliwość sfotografowania tych nietypowych formacji skalnych robi ogromne wrażenie na wszystkich miłośników fotografii.
No powiem wam szczerze, ja sama robiłam ten filmik no nie jestem jakimś tam dobrym fotografem. Po prostu robię film tak, jak go widzę. Ale myślę, że też wam się spodoba i widzicie na filmie, jak to wygląda. Odwiedzając Pinakuls, można także poszerzyć swoją wiedzę na temat geologii i historii tego regionu. Kolumny wapienne, tak jak mówiłam wcześniej, powstały milion lat temu, a obecność petroglifów pozostawionych przez rdzennych mieszkańców regionu świadczy o długiej historii tego miejsca. Jest także doskonałym miejscem na spędzenie czasu na łonie natury. Spacerując pośród kolumn, można oderwać się od zgiełku życia codziennego i zanurzyć się w spokojnej atmosferze pustynnego krajobrazu. Każdy jeden ten monument, ta wieżyczka wyraża, widać tam, jak mamy wyobraźnię, widzimy tam psa, widzimy słonia, widzimy różne, każdy widzi to inaczej, ale na wyobraźnię po prostu działają te skały. Naprawdę. Wszystkie te powody sprawiają, że warto odwiedzić Pinakuls. Odkryć jego niezwykłe piękno oraz tajemnice, które fascynują i zaskakują wszystkich odwiedzających. To magiczne miejsce. Kochani, naprawdę warto. Życzę wam, jeżeli będziecie kiedykolwiek w zachodniej Australii, albo będziecie mieszkać w zachodniej Australii, jednym z takich punktów turystycznych jest właśnie Pinakuls. Jest to takie niezapomniane. Wszystkie osoby z Polski, rodzina, która przyjeżdża do nas, to jest jeden z głównych punktów, gdzie odwiedzamy. Bo to jest coś, czego nie można zobaczyć w Europie. No kochani, będę kończyć ten film. Zapraszam was serdecznie do subskrybowania i oglądania moich filmów. Piszcie komentarze, co was interesuje, o czym chcielibyście się dowiedzieć. Łapki w górę i dziękuję za obejrzenie i dotrwanie do końca. Pozdrawiam i do usłyszenia. Bye!